Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja jako poseł, ale przede wszystkim jako mieszkanka tej ziemi, również podziękuję Wam wszystkim za tak liczne uczestniczenie w tym tak ważnym święcie. Święcie, które tak naprawdę determinuje każdego z nas. Wiele zadaje pytanie sobie, czymże jest ta polska flaga biało-czerwona. Różne są odpowiedzi. Dla mnie ta odpowiedź jest bardzo prosta. Polska flaga to my. Polska flaga to nawet dzisiejszy wiatr, świecące słońce. To wszyscy ci, którzy tworzą naszą wspaniałą polską rzeczywistość. Również ci, którzy przez wiele miesięcy, szanowni Państwo, tak, przez wiele miesięcy wcześniej mieszkańcy Moszczanki z ogromnym zaangażowaniem, z ogromnym zapałem pracowali, żeby przygotować te dzisiejsze wspaniałe uroczystości. Szanowni Państwo, przywitani przez prowadzącego według godności i protokołu. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być z Wami. I zacznę po pierwsze od podziękowań dla Pani Poseł za zaproszenie. Podziękowań i gratulacji dla Moszczanki, że to już 12 raz, dlatego że 11 razy były to i są wojewódzkie obchody, ale pierwszy raz to była uroczystość właśnie tej wsi, właśnie tej gminy. Chcę też pogratulować orkiestrze za 4 zwrotki hymnu narodowego. Z przyjemnością zwróciłam uwagę, że dzieci śpiewają 4 zwrotki, bo pamiętają, że kilka miesięcy temu biły rekord dla niepodległych. Szanowni dostojni goście, drodzy mieszkańcy, wszyscy, którzy się zgromadziliśmy, by dumnie, pięknie świętować to, co najważniejsze. Parę razy dzisiaj padało, że to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Jeżeli pozwolicie, nie zgodzę się. To jest święto, które świętujemy od stuleci, każdy w swoim domu. Kiedy radosny, uszczęśliwiony rodzic uczy swoje dziecko, to na początku uczy słów pierwszych. Mama, tata. Tak się cieszy, kiedy wypowie dziecko mama, tata. Dzisiaj ksiądz biskup w czasie homilii powiedział: uczymy znaku krzyża. Tak. Radośni rodzice uczą mama, tata, a później uczą znaku krzyża. Co dalej robią rodzice? Otóż pokazują biało-czerwoną. Wkładają tą piękną chorągiewkę w ręce malusie i się cieszą. Bo my Polacy jesteśmy odpowiedzialnymi rodzicami. My Polacy wiemy, że Bóg, honor, ojczyzna, rodzina to są najważniejsze słowa. I tego uczymy nasze dzieci od maleńkości. Tym się cieszymy, bo jesteśmy jedną wielką polską rodziną, która cieszy się biało-czerwoną. Dziś to święto jest oficjalne, ale tak naprawdę to zawsze uczyliśmy tych symboli, bo wiemy, że jesteśmy odpowiedzialnymi rodzicami naszych dzieci, ale wiemy, że jesteśmy odpowiedzialnymi Polakami, którzy tworzą tę wspólnotę, którzy tworzą tę wielką polską rodzinę. A tutaj w Moszczance w sposób szczególny te słowa powinny wybrzmieć, bo Wam się należą wielkie podziękowania. To Wy te 12 lat temu powiedzieliście: właśnie tutaj będziemy świętować. Rok później powiedzieliście: właśnie tu będziemy wojewódzkie obchody polskiej flagi świętować. Za to wielkie ukłony, za to wielkie podziękowania. Ale prawdziwym wyrazem podziękowania jest to, że dzisiaj tutaj z całej Opolszczyzny, z całej Polski przyjechali przecież ludzie, by wspólnie świętować biało-czerwoną. Dziękuję pięknie, pięknie gratuluję i życzę, żeby za chwilę, kiedy będziemy na stadionie radośnie śpiewać, cieszyć się, pamiętać, że to dla niej, dla biało-czerwonej robimy. Pani minister, dziękuję pięknie, że znalazła Pani czas.
Pani minister, to symboliczne, że jest pani dzisiaj z nami, minister edukacji. Dzisiaj z nami na Opolszczyźnie świętuje wielkie, wielkie brawa! Wielkie ukłony dla pani minister, ale wielkie ukłony dla pani poseł Katarzyny Czochary. To prawda, że jeżeli nie ma wielkiego ducha, to i wielkich projektów nie będzie. A święto biało-czerwone, święto flagi w Moszczance to wielki projekt. Brawa dla pani poseł! Pewno wszystkich zacnych gości mogłabym wymienić, ale proszę spojrzeć. Najważniejsze, że jesteśmy razem. I za to bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję. Wszystkim tym, którzy umieli ten mały kamyczek włożyć do tak pięknych obchodów. Panie sołtysie, jestem przekonana, że może być pan dumny. Ma pan świetnych ludzi w Moszczance. Wszystkiego dobrego! Radio Opole.